Na jednym z internetowych forów dla kierowców spotkałem się kiedyś z pytaniem, co robicie, żeby wam się jajka nie przyklejały do uda. Nie wiem, czy kierowca chciał sobie trochę zatrolować, czy coś, czy się wygłupić, czy rzeczywiście uważał to za problem. No, w odpowiedziach było oczywiście sporo śmieszkowania, ale pytanie łaziło mi po głowie, bo wbrew pozorom nie jest takie głupie, jakby mogło się wydawać. I dotyczy realnego problemu. Myślę, że każdy, kto choć raz w życiu dostał w jajka, czyli myślę, że każdy, zastanawiał się, dlaczego one nie są schowane tak jak w przypadku kobiet, że one są gdzieś tam w środku, te gruczoły rozrodcze, tylko są na zewnątrz, tworząc taki bardzo wrażliwy punkt. Ajorma! Boli od samego patrzenia, prawda? Bo wiadomo, że ktoś, kto dostanie w słabiznę, że tak powiem, to jest już wtedy pozamiatany. No. Być może w ogóle stąd wzięła się potrzeba zasłaniania tych części niewymownych i wstyd, który odczuwamy, gdy mamy, prawda, ściągnąć majciochy gdzieś. No to się rozglądamy, prawda? Tak samo jak, czy ktoś nie patrzy, tak samo jak, gdy musimy się wysikać, no to szukamy miejsca, gdzie nikt z nas za te jajka nie złapie, czyli sikamy najchętniej na jakieś drzewo, a mniej chętnie w otwartym polu. I być może wzięło się to stąd, że gdy jeszcze byliśmy takim afrykańskim gatunkiem wczesnych ludzi, czy nawet małpoludów, to taki człowiek pierwotny niósł coś w rękach, nie? I to coś zasłaniało mu genitalia zupełnie przypadkiem. I gdy napadła go hiena, to ona dziabnęła go za to coś zamiast za części niewymowne. I człowiek w ten sposób zdołał uciec. I na przestrzeni dziesiątków i setek tysięcy lat taka sytuacja mogła się powtórzyć wystarczającą ilość razy, żeby to się nam wdrukowało, że trzeba przewiązać się w pasie, mieć opaskę biodrową i wtedy jest szansa, że przynajmniej większa szansa, że człowiek uniknie dziabnięcia jak ten nieszczęsny bawuł. Oh, they pull him by his penis, or what are they doing? Oh, yeah. They're grabbing him by his male parts. They're gonna kill this. Oh! Co zupełnie pozbawia w ogóle jakiejkolwiek chęci do walki, do poruszania się. No, ból jest wtedy straszny. Niektórzy twierdzą, że jest kopnięcie w jądra jest bardziej bolesne od urodzenia dziecka, na co kobiety się oczywiście będą nadymać i obrażać. No ale znam wiele kobiet, które powiedziały, chcę mieć jeszcze jedno lub jeszcze dwoje dzieci, natomiast nie znam nikogo, kto powiedziałby, stary, kopnij mnie jeszcze raz w jajka. Prawda? Ale dlaczego posiadanie jąder na wierzchu niejako, na zewnątrz, co sprawia, że mamy ten bardzo wrażliwy punkt, jest taką korzyścią
dla nas jako gatunku, że lepiej jest mieć je na zewnątrz niż schowane bezpiecznie w środku. Co więcej, gdy prześledzić naszą historię ewolucyjną od czasów, gdy byliśmy jeszcze tam rybami, to okaże się, że jądra wtedy mieliśmy wewnątrz ciała i one dopiero się obniżały i dobrze to widać na naszym rozwoju zarodkowym, gdy powtarzamy nasz cały rozwój filogenetyczny z czasów, gdy jeszcze byliśmy, prawda, płazami, mieliśmy te ogonki i tak dalej, i to te jądra też mamy wewnątrz ciała i one z czasem zstępują tuż przed porodem w sumie na zewnątrz, do worka mocznowego. Jeśli nie zstąpią, no to jest to wada, którą należy skorygować. To obecnie jest to prosty zabieg, to się nazywa, taka wada nazywa się wnętrostwo i trzeba te jądra opuścić. Czyli z jakiejś przyczyny to, że one są na zewnątrz, jest ważniejsze niż to, żeby były dobrze chronione. Ponadto, jeśli przyjrzeć się męskiemu układowi rozrodczemu, zauważymy, że plemniki z jąder nie idą najkrótszą drogą do miejsca zrzutu, tylko robią taką pętlę, prawda? Wchodzą do wnętrza jamy brzusznej i dopiero schodzą i na zewnątrz. Niektórzy twierdzą, że to rozbieg jest to efektem tego, o czym mówiłem, że pierwotnie jądra były znacznie wyżej właśnie w jamie brzusznej i one zeszły niejako w dół, ale ten nasieniowód nie zszedł razem z nimi jeszcze. No, ludzki organizm ma dużo takich niedoróbek, które pozostały nam po przodkach. No, w każdym razie ten nasieniowód, prawda, niecały sobie zszedł. Być może gdybyśmy pozwolili działać ewolucji, to za kilka milionów lat on by się wyprostował. No ale na razie mamy taką rozbiegówkę. Daje to nam również kolejny disadvantage, Boże, jak to będzie po polsku? Nie wada, no ułomność w stosunku do kobiet, bo ten nasieniowód tworzy dwie dziurki w otrzewnej, czyli tym worku całym, w którym są nasze wnętrzności. I w tym miejscu niestety dużo częściej dzięki temu właśnie dochodzi do tego, że mamy przepuklinę, czyli pęknięcie tego worka otrzewnowego i te wnętrzności wylewają się gdzieś tam na zewnątrz. Na szczęście już potrafimy to operować od niedawna, bym powiedział, bo jeszcze przed wojną nosiło się raczej pasy przepuklinowe, natomiast teraz jest to robione inaczej. Tam wsiadka jakaś jest wszywana, coś takiego, ale nadal nie jest to taki, że tak powiem, pełny powrót do zdrowia. Otóż kluczową wartością jest tutaj temperatura. Jądra pracują najlepiej, gdy mają temperaturę około 35 stopni Celsjusza, w odróżnieniu od 37 mniej więcej, które są, gdy są wewnątrz ciała. Tam w tej temperaturze nie pracują dobrze, plemniki są nieruchawe i ogólnie słabo działają. Dlatego tak ważne jest, żeby nie nosić obcisłych jeansów, spodni i tak dalej, w których one się będą przegrzewać. No najlepiej oczywiście mają szkoci, którzy pod tymi kiltami, czyli tymi swoimi spódniczkami, nie mają nic. Co widać dobrze na filmie Braveheart bodajże. Tak. I ten problem dotyczy w bardzo dużej mierze właśnie osób prowadzących siedzący tryb życia, mających siedzącą pracę, jak na przykład kierowcy, ale nie tylko, no jacyś urzędnicy i tak dalej. Osoby takie zwykle uskarżają się właśnie, że mają mniejsze możliwości, co wynika ze słabszej pracy właśnie jąder. Ktoś może się nadymać, że jak to, jestem kierowcą, pracownikiem biurowym czy coś, i wcale nie mam mniejszych możliwości. No, niekoniecznie. Skąd wiesz, jakie miałbyś możliwości, gdybyś dbał o jądra, wietrzył je, prawda, często i tak dalej, żeby one miały właściwą temperaturę pracy. Taką dla nich komfortową. Jedną z rad jest trzymanie tak przez 10-15 minut dziennie w garnku z zimną wodą. Kłopotliwe trochę, gdy się ma rodzinę i
niestety, no tak trochę to dziwnie wygląda, no ale zimne prysznice tutaj pomagają. Zresztą fajne są dla obu płci, bo poprawiają również jędrność piersi, tego typu sprawy, nie? No ale nie wszystkim chce się brać te zimne prysznice. Co ciekawe, ptaki, których temperatura ciała jest około 40 stopni, nie mają jakoś z tym problemu, mimo że nie noszą jąder na zewnątrz w worku mosznowym. Natomiast poradziły sobie inaczej. U nich jądra w okresie godowym powiększają się i to dość znacznie. Wróbel taki na przykład, ptaszyna mała i przesympatyczna. W normalnym okresie swojego życia jego jądra mają wielkość mniej więcej łebków od szpilki. Tycie, tycie. Natomiast gdy nadchodzi okres godowy, powiększają się mniej więcej 200-krotnie do wielkości fasolek nawet. Więc nam by się to równało z posiadaniem, z włożeniem kałduna na taczkach przed sobą. Więc wracając do głównego tematu, gdy jądra przykleją się do uda, wtedy nie mają jak odprowadzać ciepła, no i się przegrzewają. Jak temu przeciwdziałać? No, przede wszystkim, mimo że pot służy regulacji temperatury i schładzaniu ciała, no to tutaj wpływa jako wybitnie czynnik sklejający, czyli dobrze jest używać dezodorantów przeciwpotnych, ale nie tych typu Invisible, tylko tych właśnie, które zostawiają warstwę talku, bo on wpływa na to, że nie ma klejenia się, tylko jest normalnie ześlizgiwanie się i tak dalej. One się wtedy nie przyklejają do uda. Więc to jest pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, mając taki zawód, w którym ryzykujemy przegrzanie jąder. A druga sprawa, no to trzeba używać majtek, które obejmują jądra i oddzielają je od ud, żeby się po prostu nie stykały bezpośrednio, ale żeby była warstwa oddzielająca je, tak niejako otulała je i nie pozwalała na stykanie się worka mosznowego z udami. Czyli nie mogą to być na przykład majtki typu bokserki, jeśli nie mają w środku tych wewnętrznych, siatkowych majtek, które stanowiłyby właśnie taką warstwę rozdzielającą. I to jest część, no, dość ważna część higieny, tylko pojmowanej oczywiście nie tak, że trzeba się myć, co nie znaczy, że nie trzeba, ale tak jak pamiętam to jeszcze ze szkoły, z czasów szkoły podstawowej, czyli nauki o tym, jak być zdrowym, no ale szerzej na ten temat wypowiem się, chyba jeszcze kolejny odcinek na ten temat nagram, a póki co trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku.